Po raz drugi Kozieniczanie wzięli udział w jednym z etapów Flisu Królewskiego, który od 10 lat organizowany jest na Wiśle. Pierwsi uczestnicy wypływają z Krakowa, kolejni dołączają po drodze. Są ludzie i z Krakowa, są ludzie z Wielunia, a gro to jest Towarzystwo Przyjaźni Soleckiej. To właśnie oni, jest gro tych osób, to jest tam 4 jednostki pływające, nie? No i jest, już było 2 łodzie kozienickie, także są ludzie z Puław, także jest to takie, ta impreza się rozrasta, że tak powiem. My już płyniemy od Oświęcimia, od zera żeglownego Wisły, od ujścia Przemszy. Teraz zabraliśmy też gości z Kozienic, jako po prostu no, pasażerów, ale i współuczestników tego flisu, takiej małej części flisu kozienickiego, który stał się częścią tych naszych tutaj spływu. Oprócz tego płyniemy do Gasów na Flis Festiwal pod Warszawą, więc to jest kilka łączonych imprez ze sobą. Wszystkich łączy rzeka, wszystkich łączą łodzie i wspólna pasja. Strasznie się cieszymy, że środowisko kozienickie zaangażowało się w działania na Wiśle. Uczestnicy wyprawy podróżowali po Wiśle specjalnie na tę okazję przygotowanymi łodziami, wzorowanymi na dawne handlowe jednostki pływające. Nasze łodzie są rekonstrukcjami. Są tylko płaskodenne, drewniane łodzie w sposób, no oczywiście z użyciem dzisiejszej techniki, ale jednak wykonane tak jak przed wiekami. Nie tylko powiedzenie, ale prawdą w istocie jest to, że drewno nie tonie, więc są dlatego bezpieczne, że w zasadzie niezatapialne. Poza tym, jak mówiłem, płaskodenne, a więc nie mogą na mieliznach zbyt długo siedzieć. Udaje się zawsze je z powrotem do nurtu skierować. Wisła to jest żywa rzeka. Każdorazowo, za każdym razem płynie inaczej. Co roku inne są mielizny, inne są miejsca, którędy należy płynąć. Nie da się płynąć na pamięć, nie da się płynąć tylko po wyznaczonych szlakach. Woda jest niska, ale jak widzę ci, którzy płyną tutaj już raz kolejny, albo nawet, nie wiem, może jeszcze parę razy, to sobie świetnie radzą, więc to świadczy o tym, że rzeka żyje, że ludzie pływają, bo jakby nie pływali, to by się nie, na tym nie znali, więc cieszę się, że taka liczba jest uczestników. No i sądzę, że w następnym roku będzie nas jeszcze więcej. Kozieniczanie dołączyli do tego spływu w czwartek 7 maja w Solcu nad Wisłą, a swą przygodę zakończyli kilka godzin później w Kępeczkach. Płyniemy sobie cały dzień, podziwiając uroki naszej pięknej Wisły, Małopolskiego Przełomu, mijając po drodze Kazimierz, Puławy i dopływając do Kępeczek, gdzie zawsze jesteśmy mile goszczeni. Miejsce jest przepiękne, które wykupiła gmina Kozienice ponad 10 lat temu i przede wszystkim to, co za nami, piękna panorama Wisły, bo na naszym terenie, na terenie gminy Kozienice głównie mamy zakrzaczenia, a tutaj jest piękny, otwarty teren i piękna panorama dzikiej, pięknej rzeki. Podczas postoju można było zagrzać się przy ognisku i posilić daniami z grilla. Uczestników rejsu odwiedzili też zaproszeni goście, w tym m.in. burmistrz gminy Kozienice, który objął patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem. Zawsze było moim wielkim marzeniem, aby te miejsca tutaj, tej dzikiej, pięknej rzeki europejskiej, nieuregulowanej, mało takich miejsc mamy w Europie, aby tętniło życiem, radością, aby tutaj przybywali turyści i poznawali piękno naszej Polski. Udział Kozieniczan w spływie został zorganizowany przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Trzeba podziękować naszym władzom, że te imprezy, tak powiem, że kupiły. Że widzą sens tej imprezy, bo impreza i mamy miejsce, którym się możemy pochwalić. Jest już ileś ludzi zaszczepione tym i to naprawdę jest jakąś taką wielką korzyścią. I tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy przyczynili się, żeby ta impreza miała swoje miejsce właśnie tutaj. Po noclegu w Kępeczkach uczestnicy spływu ruszyli dalej. Ich celem jest Flis Festival pod Warszawą. Niektórzy mają w planach dotarcie do Gdańska, a inni nawet do Orleanu we Francji.